Fantastyczne, no świetne. Fantastyczna satyra na tych tam koaczów, czy jak oni się tam zwą. Co czytasz? Asterixa. Też byś czasem przeczytał coś wartościowego. No czytam instrukcję do gier. A ty tylko z tymi grami. Ty, ale jakby tak zrobili komiks na podstawie planszówki. Komiks na podstawie planszówki. Ty weź, że ty się puknij w łeb. Cześć, z tej strony Amator Planszówek. Dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać o komiksach. I porozmawiamy sobie o komiksach nie ogólnie, o całym spektrum tego medium, które moim zdaniem jest troszeczkę niestety lekceważone przez niektóre osoby, nie przez wszystkich jest doceniane. Sam zresztą biję się w pierś, że nie mam zbyt wiele czasu na komiksy. W ostatnim czasie raczej rzadko po nie sięgam. Zdecydowanie więcej ich miałem okazję czytać, kiedy byłem młodszy. Muszę gdzieś to kiedyś nadrobić, ale wiecie, człowiek ma tyle hobby, że ciężko wszystko zmieścić. Natomiast komiksy uważam za naprawdę bardzo wartościowe dzieła kultury. Jasne, są gorsze, są lepsze, ale komiksy są też związane z grami planszowymi i powiecie, no wow, odkryłeś Amerykę, serio? No tak, przecież bardzo łatwo przenieść temat komiksu na grę planszową. Mamy pierdyliard takich tytułów. Jasne, to jest jedna z opcji, które są, no bo przeniesienie, a raczej stworzenie planszówek na licencji komiksów nie jest jakieś specjalnie skomplikowane. Bierzemy jakąś mechanikę, walniemy tam ilustrację z komiksu i mamy całą masę takich tytułów, jak na przykład seria DC Deck Building Game, czy wszystkie te gry, które wychodzą z logiem Marvela. No jest tego naprawdę multum. Mamy też komiksy, które same w sobie są grami, no bo mamy przecież taką na przykład serię Sherlocka, mamy różnego rodzaju komiksy paragrafowe. Pokazywałem wam u mnie na moim kanale Jeden Dzień z Życia Psa, czyli taki komiks dla młodszych czytelników, dla dzieci, gdzie mogą sobie obserwować dość fantastyczne przygody pewnego psiaka, więc mamy też coś takiego. Ale to też nie o tym chcę rozmawiać. Chcę z wami porozmawiać o komiksach, które powstały na bazie gier planszowych. A nie na odwrót, bo wiedzieliście, że takie też są? Ja na przykład nie do końca wiedziałem, ostatnio przez przypadek na to wpadłem, bo tak jakoś sobie nie pomyślałem, że dobra, przecież można wydawać komiksy na bazie planszówek. A przecież już z czymś takim miałem kontakt, no bo na przykład instrukcja do Takenoko zaczyna się mini komiksem. Mamy tu jedną stronę komiksu i powiecie, no dobra, no taka ciekawostka, fajnie, co to za sztuka zrobić w instrukcji jakiś taki mini komiks, zapewne pojawia się czegoś takiego więcej. Się nie zdziwię, jak w jakiejś grze, którą mam w kolekcji, też coś takiego było, tylko zwyczajnie o tym zapomniałem. No nie zwracamy bardzo na to uwagę, a jest to bardzo ciekawy pomysł. Natomiast są komiksy, które są wydawane przez duże wydawnictwa zajmujące się poważnymi komiksami i one bazują na planszówkach. I właśnie o takich chciałbym wam tu dziś opowiedzieć. No tylko, że startuję z poziomu amatora, dlatego nie będą to recenzje komiksów, nie powiem wam szczegółowo, co się w nich dzieje, jakie tam są ilustracje, jak wciągająca przygoda, bo komiksy, do których się dokopałem, to są komiksy na bazie gier, w które w większości przypadków nawet nie grałem, w sumie chyba w żadną grę z tych komiksów, które wam pokażę, to nie grałem, więc tak, tradycyjnie będę miał naprawdę bardzo dużo do powiedzenia. Natomiast chciałbym wam zwrócić uwagę, że są takie wydawnictwa i możecie się tym zainteresować, w szczególności jeżeli jesteście fanami komiksu, albo jeżeli jesteście fanami którejś z gier, które tutaj przytoczymy. I tak, postaram wam się tu pokazać okładki wszystkich tytułów, natomiast w opisie wrzucę wam troszkę bardziej szczegółowe informacje na temat tych komiksów, czyli kto jest wydawcą, kto jest autorem. Jeżeli się dokopię do wszystkich tych szczegółowych informacji, to w opisie znajdziecie właśnie troszkę bardziej szczegóły niż to, co tutaj wam zaraz powiem. A zacznijmy sobie od komiksu na bazie systemu bitewnego,
i RPG, i no dobra, Warhammer 40 tysięcy to się doczekał wszystkiego. Od każdego możliwego rodzaju gry planszowej, gry RPG, gry cyfrowej, po kubki, figurki, maskotki, poduszki i co tam generalnie chcecie, więc chyba tutaj nie będzie wielkiego zaskoczenia, że Warhammer 40 tysięcy doczekał się również serii komiksów. Co najmniej jednej, bo do jednej się na pewno dokopałem, serii, która była wydawana przez samego Marvela, przez Marvel Comics, więc tutaj bardzo ciekawa opcja. Jak widać, stali za tą produkcją ludzie, którzy się znają na komiksach. Zdecydowanie większym szokiem dla mnie niż to, że Warhammer doczekał się komiksów, było to, że komiksów doczekało się Cluedo. Tak, ta seria gier detektywistycznych dla początkujących graczy do takiej familijnej rozgrywki ma swoją serię komiksów. Z tego, co widziałem, chyba to była czterotomowa seria. Nazywa się Clue i stoi za nią wydawnictwo IDW. I tam, z tego co widziałem, to śledzimy sobie jakąś sprawę kryminalną w tym komiksie, rozłożoną na właśnie kilka tomików. Znaczy, chyba to jest jedna sprawa rozłożona na kilka tomików, tak mi to wyglądało po ilustracjach. Możliwe, że to są różne sprawy, każda, no ale tak, taka familijna gra doczekała się swojego komiksu, więc wow. Kolejny przykład zaczyna tutaj, zaczyna nam serię komiksów bazujących na papierowych RPG-ach i głównie na D&D, no bo tak, zacznijmy od ciekawego przypadku. Critical Role Vox Machina Origins, wydawana przez Dark Horse. I to jest komiks, który, jeżeli dobrze zrozumiałem, bazujący na anime, które bazuje bezpośrednio na systemie D&D, więc mamy tutaj tak pośrednio trochę komiksy na bazie gry papierowego RPG-a w tym wypadku. I tutaj wydaje mi się, że najwięcej właśnie takich komiksów można znaleźć, które bazują na tych systemach RPG. No bo tu bierzemy po prostu jakąś ekipę i rzucamy ich w przygodę. Jeżeli chodzi o Critical Role Vox Machina, to jest to, z tego co tam widziałem, właśnie początki powstawania tej ekipy, którą śledzimy w animacji. Chyba dobrze to tam rozszyfrowałem, taką mam nadzieję. Natomiast kolejny komiks, który jest, a właściwie seria komiksów, to jest Dungeons and Dragons, Legendy Wrót Baldura, i tutaj wydawnictwo Egmont serwuje nam to u nas, i to jest w zasadzie chyba jedyny komiks, który się doszukałem, że jest wydawany po polsku u nas. Więc jeżeli znacie inne komiksy, te, które wam tutaj przytoczę, wiecie, że były wydane po polsku, dajcie znać, jestem bardzo ciekaw, czy tak było. Natomiast no, nie licząc tego D&D, Legendy Wrót Baldura, no to niestety, ale wszystko inne znalazłem tylko po angielsku, możliwe, że słabo szukałem. Natomiast tak, no Legendy Wrót Baldura kusi to, bo chyba ciężko o bardziej komercyjną nazwę popkulturową odnoszącą się do D&D, którą będą znać także komiksowi casuale i osoby, które w papierowe RPG nie grały. Tak jak ja niestety nie miałem okazji zagrać w papierowego D&D żadnego, ale no Baldura, jako że cyfrowo się bawiłem nieraz, no to jednak znam. Kolejna rzecz, też na bazie papierowego RPG-a, i to jest Pathfinder wydawnictwa Dynamite. I tutaj ciężko mi się wypowiedzieć na temat tego, co to, gdzie to, jak to, na czym to dokładnie bazuje, ponieważ nie znam systemu RPG, który stoi za Pathfinderem. Z tego, co kojarzę, co szukałem, była też gra planszowa Pathfinder, natomiast komiks bazuje na RPG-u, z tego, co się dogrzebałem do informacji. Kolejna pozycja, to już odchodzimy od RPG-a, bo czy może powstać komiks na bazie serii sportowej? No jeżeli ta sportowa seria polega na tym, że się nawalamy między sobą na ostro, czemu nie, bo Blood Bowl doczekał się co najmniej dwóch serii komiksowych. To było Killer Contract i More Gods, More Glory, oba od wydawnictwa Boom. Z tego co kojarzę, chyba były jeszcze jakieś dwa mini komiksy, gdzieś tam mi się przewinęły takie informacje, natomiast te dwie serie, które tu wam podałem, to też są chyba jednostkowe wydania, w sensie pojedyncze albumy
a nie miniserie jakieś, natomiast no, te dwa komiksy wyszły, więc jeżeli ktoś jest fanem Blood Bowla, no to może sobie poczytać historie osadzone w tym świecie. I tutaj na przykład bym się nie spodziewał, że gra tego typu otrzyma faktycznie jakiś komiks, taki porządny, papierowy, duży, z jakąś rozbudowaną historią. No tak jak mówię, to nie jest recenzja, więc ta historia to może być takie 3 na 10. Nie wiem, nie czytałem. Za to, czy małe karcianki można rozwinąć do formy komiksu? Jasne, jak mają dobry lore i można coś z tego wycisnąć, to czemu nie? Bo Magic the Gathering otrzymał komiks Magic. I on był wydawany w latach 2021-2023, więc trochę zeszytów się na to uzbierało. Co tam się działo? Nie wiem, ja nawet w Magica nie grałem i tutaj pewnie wstyd publicznie się przyznawać, ale co tam... Jak wiecie, jesteście ze mną od dawna, to ja cały czas ten świat gier planszowych, karcianych i tak dalej poznaję, więc wszystko przede mną. Natomiast jakbym kiedyś miał okazję w Magica zagrać, aby mnie wciągnął, to okazuje się, że mogę sobie też poczytać komiks. Mogę sobie też poczytać komiks na bazie gier małych karcianek rywalizacyjnych Claim. I komiks się nazywał Claim Song of Ire and Vice i stało za nim Source Point Press. I tutaj rozwinięto karcianka, w zasadzie dwie karcianki, bo to bodajże na bazie dwóch części było, gdzie tam się tłuczemy, zagrywając przed siebie karty. Rozwinięto do formy jakiejś historii. Jak ona była ciekawa, nie wiem, ale to kolejny ciekawy przykład tego, że z karcianki można wycisnąć coś na komiks. Tak samo jak można wycisnąć z Mankczyna, który też się doczekał serii komiksowej od wydawnictwa Boom. I on, komiksy chyba bazowały na tym pierwotnym Munchkinie, bo Munchkina, z tego co kojarzę, to wyszło pierdyliard różnych wersji od tej takiej zwykłej, parodiującej klimaty fantasy po różne tam zombiaki, science fiction i tak dalej. Przynajmniej tak coś mi się świta. Komiksowa seria bazuje chyba na tym pierwotnym tytule. Natomiast jeżeli chcecie coś na bazie jakiegoś wielkiego hitu, no to czemu sobie nie poczytać czegoś o świecie Gloomhaven? Bo Gloomhaven doczekał się komiksu chyba dwóch, natomiast na pewno znalazłem informację o Gloomhaven Fallen Lion. Gdzieś tam widziałem, że jeszcze chyba drugi był, więc jak chcę, to w opisie wam wrzucę też informację, jak się nazywał ten drugi. Natomiast tak, no mamy tutaj prawdopodobnie klasyczną historię przygodową oddaną w formie komiksu, która się rozgrywa w świecie, który możecie znać z gry planszowej. No a jak jesteście miłośnikami zombiaków, no to mam dwie propozycje dla was. Znalazłem dwa komiksy. Pierwsze to Martwa Zima, Dead of Winter, Good Good Dog, bodajże się nazywał ten komiks. To jest publikacja wydawnictwa Oni Press. I z tego co widziałem kadry, to występują tam na pewno zombiaki i pies, który nosi czerwoną pelerynę, trochę jak Super Dog. Zasadniczo nie wiem, co tam się dokładnie dzieje, ale jest to gra, która jest na licencji Martwej Zimy i rozgrywa się w tym uniwersum. W uniwersum zombiaków rozgrywają się też serie komiksowe Zombicide i tutaj chyba ich było kilka i to są komiksy wydawnictwa Source Point Press. No i mamy tutaj po prostu historię ocalałych, którzy tłuką hordy zombiaków. No wiele więcej w tym temacie, no to wymyślić się nie da, marka zobowiązuje, więc to są komiksy o tłuczeniu zombiaków. Jak lubicie komiksy o tłuczeniu zombiaków, no to prawdopodobnie to będzie dla was. No i to są zeszyty, które udało mi się znaleźć, przygotowując się do tego materiału. Tak jak wam wspomniałem wcześniej, niestety prawie wszystkie są po angielsku, tylko D&D, Legendy Wrót Baldura to były wydawnictwa, które znalazłem po polsku. Natomiast tak, postaram wam się w opisie wrzucić, tak jak mówiłem, jakieś informacje bardziej szczegółowe o tych komiksach i ewentualnie, jeżeli znajdę gdzieś linki do tego, że można je zakupić, to też je wrzucę w opisie. No jak widzicie, spora część tych komiksów to były produkcje bazujące na systemach RPG albo grach przygodowych. Natomiast takie tytuły jak Clue czy Munchkin pokazały, że można też tworzyć komiksy na bazie innych planszówek.
I tutaj ja dalej czekam na komiks rozgrywający się w świecie sporu o bur, bo te ilustracje tam mi się tak podobają, że w zasadzie przy każdej recenzji gier z tej serii mówię wam, że chciałbym zobaczyć komiks i serio, tam historia, nie wiem, jakiegoś szczurka, który przypadkiem zostaje władcą puszczy, bo wygrał turniej razem ze swoimi kompanami, to byłby sztos. Muduko, dajcie mi ten komiks w końcu, tym bardziej, że robicie też komiksy paragrafowe i książki paragrafowe, to no macie wszystko przygotowane. Chciałbym też zobaczyć na przykład komiks w uniwersum Brzdęka, a najchętniej Brzdęka w kosmosie, bo tam ta ilość easter eggów i parodii całej popkultury, jaka jest, mnie osobiście ujęła za serduszko. W tych bazujących na fantazy tego tyle nie ma, dlatego chciałbym zobaczyć komiks na bazie Brzdęka w kosmosie. A jakie komiksy wy byście chcieli zobaczyć? Jakie gry planszowe waszym zdaniem zasługują na to, żeby przenieść je do formy komiksu, żeby pokazać jakąś ciekawą historię w tych uniwersach? Komentarze są do waszej dyspozycji, jestem bardzo ciekaw waszego zdania na ten temat. Dajcie też znać, jakie komiksy na bazie planszówek znacie. Zdaję sobie sprawę, że mogłem pominąć trochę produkcji, szczególnie jeżeli wiecie, że jakieś komiksy wyszły w Polsce, bazujące bezpośrednio na grach planszowych, no to dawajcie znać, jestem bardzo ciekaw, co można sobie poczytać, jeżeli jest się fanem planszówek. Więc komentarze są do waszej dyspozycji, dajcie znać, czy materiał wam się podobał, no wątpię, żeby był do czegokolwiek pomocny, ale jeżeli tak się okazało i faktycznie sprawił wam przyjemność, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to za zasubskrybowanie mojego kanału. Dajcie też znać, czy chcecie więcej takich materiałów o luźno nawiązujących tematach do gier planszowych. Ostatni film o planszówkach ogrywanych przez bohaterów seriali wam przypadł do gustu. Mam nadzieję, że ten też przypadnie i zachęci was do dyskusji w komentarzach. Dobra, to już tyle ode mnie, bo gadam za dużo i nie na temat. Dzięki wielkie, że ze mną jesteście i do zobaczenia. Cześć! Ojciec, ojciec, teraz to ci głupio będzie, bo znalazłem, że są komiksy na podstawie planszówek. Tylko po angielsku większość, ale to chyba nie będzie problem. Nie będzie problem. Dla ciebie. No to powiedz mnie tu teraz. To be or not to be. Kupię se Batmana. Dobrze, że te pieniądze na jego studia zainwestowałem w internetową sprzedaż lodu. Mniej się zmarnowały.